zapomnę o nich. Ty, Boże, na niebie, zapomnisz o mnie. Złożyłam wniosek jako prezes Stowarzyszenia ProTalent, ale głównie jako działacz społeczny i wnuczka bestialsko pomordowanych dziadków. Pod słynnymi dębami odbyła się tutaj egzekucja Polaków w roku 1942. Polacy z miejscowości Zabrzeg nie chcieli podpisywać Volkslisty i przechodzić na niemiecką stronę. Komendant Herbert Waszica wraz z magnatem ziemskim Gustawem Gaszem postanowili urządzić pokazową egzekucję. Wspomnijmy niewinnych ludzi, którzy zostali powieszeni przez oprawców hitlerowskich za Polskę. Wspominamy więźniów obozów, ale pamiętamy też o partyzantach, pamiętamy o żołnierzach wyklętych. Wysłuchamy w tej chwili arię Cavaradossiego z opery Tosca. Jesteśmy pod budynkiem, gdzie zginął major Henryk Flamme w 1945 roku, zabity przez czerwonego milicjanta. Major Henryk Flamme wraz z mieszkańcami w czasie wojny organizował bardzo silny ruch oporu. Z Zabrzega pochodził miejscowy nauczyciel Józef Lądzin, który w 1875 roku założył czytelnię katolicką, wokół której skupiał się polski ruch narodowy. Zabrzeżanie dbali o polskie wartości, postawę obywatelską i narodową. Niestety w Ligocie, przed wybuchem wojny w majątku Gustawa Gasza, rozpoczęła konspiracyjną działalność hitlerowska komórka powiązana z partią hitlerowską w Bielsku. Herbert Waszica, pochodzący z Ochab, werbował Niemców i przygotowywał swoich ludzi na wkroczenie niemieckiego okupanta. W miejscowości Ligota znajduje się dwór Gustawa Gasza. Ligota była zarządzana przez rodzinę Gaszów prawie od 1890 roku. Natomiast w roku 1938, już właśnie w tym czasie były prowadzone prace, aby większość ludności polskiej, która nie chciała przejść na stronę niemiecką, wywieźć do obozów koncentracyjnych. Pielgrzymujemy duchowo do lagów, do obozów koncentracyjnych, do więzień, a więc wszędzie tam, gdzie przyszło naszym rodakom płacić cenę życia za wolną Polskę, właśnie w naszej parafialnej świątyni, w czasie dzisiejszej Eucharystii. Pan minister Stanisław Szwed odsłoni tablicę poświęconą pamięci bestialsko pomordowanych mieszkańców Zabrzega w latach 1940-1943. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Sprawo, byśmy potrafili miłować naszych braci i siostry, jak Twój Syn nas umiłował. To wyjątkowy dzień, że możemy dzisiaj w ten symboliczny sposób uczcić bohaterów
parafian tej miejscowości, tego naszego terenu, naszego regionu. A tutaj, jeżeli są, bo wiem, że są również rodziny tych osób, które tutaj są umieszczone, jeszcze raz myślę, mogę powiedzieć słowo Bóg zapłać, dziękuję za to wszystko, co wasi poprzednicy, wasi członkowie rodzin robili dla wolnej ojczyzny, dla tych czasów, do których się doczekaliśmy, gdzie możemy się cieszyć wolnością. Pod wielskim gestapo, to tutaj właśnie zwożono mieszkańców Zabrzega, więźniów politycznych. Przez bielskie gestapo przewinęło się prawie 80 więźniów politycznych z Zabrzega. Byli stąd wywożeni do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, do Dachau i Mauthausen-Gusen. Po tych schodach byli sprowadzani na dół, torturowani, bici, katowani. Stąd już nigdy nie wrócili. Byli rozsyłani do obozów koncentracyjnych.